Cześć, witajcie na kanale firmy Dospel, z tej strony Marcin. Zaprezentujemy Wam dzisiaj na problemy z suchym powietrzem nawilżacz centralny SPA. Zobaczcie sami. W dzisiejszych czasach częstym problemem w rekuperacji jest zbyt suche powietrze. Jako firma producent nie chcieliśmy wejść w wymienniki entalpiczne ani wymienniki obrotowe, które teoretycznie odzyskują wilgoć, bo najpierw ta wilgoć w powietrzu musi się znaleźć, by ją odzyskać, i to nie w całości. Dlatego postawiliśmy na nawilżacz centralny, który pozwoli nam utrzymać stałą wilgotność nawiewanego powietrza. Nawilżacz centralny montujemy na kanale nawiewnym z centrali do pomieszczeń. Przepływające przez niego powietrze jest badane pod kątem wilgotności powietrza. Dysze napylające wodę rozpylają nam wodę tak, by na wyjściu z nawilżacza osiągnąć procent wilgotności taki, jak ustawimy na automatyce. We wnętrzu nawilżacza mamy antybakteryjną włókninę, która jest nasączana wodą poprzez dysze rozpylające. Strumień powietrza przechodzący przez nasz nawilżacz zabiera wilgoć, która powstaje na włókninie. Czujnik wilgotności po wyjściu z nawilżacza, gdy wykryje nam wilgotność osiągniętą taką, jak zadaliśmy nawilżaczowi, zamyka dopływ wody, kończymy z napylaniem wody na włókninę, powietrze przechodzi przez włókninę, wysusza ją i lecimy dalej bez nawilżania. Co ciekawe, w tym nawilżaczu zastosowano bypass, czyli obejście powietrza poza włókniną nawilżacza. Bypass będzie zawsze otwarty po osiągnięciu odpowiedniej wilgotności, po to by powietrze mogło swobodnie przechodzić poza włókniną, nie generując dodatkowych oporów. Natomiast algorytm automatyki będzie bypass zamykał okresowo co jakiś czas po to, by przewietrzyć włókninę, by uniemożliwić jej zagrzybieniu się lub zasmrodzenie. Nawilżacz montujemy tak samo prosto jak zmywarkę czy pralkę, podłączając go pod bieżącą wodę i odpływ. Włókninę, którą nasączamy wodą, doradzamy wymieniać minimum co 6 miesięcy po to, by zachować idealną czystość powietrza przepływającego przez tą włókninę. Na tej stronie widoczna jest klapka, po odkręceniu której wysuwamy kasetę filtra do wymiany, a od spodu mamy odpływ. Sterowanie nawilżaczem odbywa się poprzez ustawienie stałej wilgotności między 30 a 70%. Czujnik wilgotności mierzą wilgotność tak, aby była utrzymana w tym oto zakresie. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie rynku na nawilżacze, jestem pewny, że nawilżacz SPA znajdzie wielu zadowolonych klientów, którzy będą go polecać dalej i dalej. Przypominam jednocześnie, że nawilżacz, jak i cała gama naszych urządzeń, jest na pełnej 8-letniej gwarancji, co podkreślam za każdym razem. Jest to bardzo istotna cecha naszej firmy. Jeżeli film był przydatny i podobał się, łapki w górę. Kliknijcie subskrypcję, by być na bieżąco z naszymi realizacjami, a będzie ich sporo. Dzięki, że byliście z nami. Cześć.